wywadce, a na wielkim balu spotkali się seniorzy z Pruszcza Gdańskiego, aby fantastycznie razem się bawić. Spotykamy się w sali, w auli zespołu szkół ogólnokształcących numer 1 na balu seniora. Tradycyjnie frekwencja, mogę też powiedzieć, chyba tradycyjnie dopisała. Chcemy integrować środowisko seniorów. Wiem, że seniorzy często sami spotykają się na różnych tańcach, balach, a ja chcę, żeby przynajmniej raz do roku był właśnie taki duży bal, gdzie całe miasto, wszyscy chętni mogą się spotkać przy dobrej muzyce potańczyć. Wspaniałej zabawy, żeby jak najczęściej byli ze sobą, integrowali się, żeby ta jesień życia trwała jak najdłużej i niosła ze sobą jak najwięcej radości. Dobra zabawa, pomyślałem sobie, że my jeszcze dzisiaj niekoniecznie w roli uczestników, ale życie biegnie szybko, więc mam nadzieję, że kiedyś będziemy również uczestnikami aktywnymi, tak jak dzisiejsi pruszczańscy seniorzy. Ja już nie pamiętam, po raz który się seniorzy w Pruszczu spotykają, to chyba już 10, 11 rok. Trzeba przede wszystkim trzymać kciuki za to, że im się chce. Chce się im przyjść, spotkać, przygotować stół. Panie się też przygotowują na taki wieczór, panowie również, więc myślę, że trzeba naszym seniorom pruszczańskim życzyć po prostu zdrowia i aktywności. Aktywności na pewno nie zabrakło na parkiecie. Dlatego też te bale są organizowane. To dobrze, że chcą się bawić, że chcą przychodzić i wspólnie spędzać czas. Seniorzy nie odmawiają nigdy zabawy i to trzeba się z tego cieszyć, że oni tak chętnie przy każdej muzyce pośpiewają, pobawią się, pobiesiadują, prawda? Jeżdżę po tych balach seniorów, tam gdzie mnie zapraszają, w każdej gminie praktycznie byłem i wszędzie jest duża frekwencja. Seniorzy lubią to. Dlaczego im odmawiać tej możliwości, żeby się raz w roku spotkać na dużym balu seniora? Aby wszyscy bawili się doskonale, wybrano także królową i króla balu. Podoba mi się i na pewno warto. Dorośli emeryci, tak jak ja, mają się gdzie pobawić czasami. Jestem pierwszy raz na balu seniorów i zostałam królową pierwszy raz. A ja tu już byłem parę razy, bo to jestem mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego. Jestem urodzony w Pruszczu i bawię się w Pruszczu. I też mi się udało po raz pierwszy wygrać tą nagrodę. Seniorzy coraz częściej wychodzą z domu, zostawiają telewizory i chodzą się bawić. I niech ta zabawa trwa jak najdłużej i najczęściej, bo aż miło patrzeć, jak ludzie się świetnie razem bawią. Polecamy również zobaczyć Piloci z Pruszcza Gdańskiego oraz Festyn Ekoenergetyczny w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.